Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam na sesji czwartkowej, 25 dzień sierpnia dzisiaj mamy. Zapraszam na poranny przegląd techniczny, a zaczynamy tutaj sobie od EURUSD, interwał 15-minutowy, bo tak naprawdę na tym interwale mieliśmy układ harmoniczny, który tutaj fajnie nam zadziałał, bo mieliśmy punkt D na wysokości 8,86, struktura XABCD z punktem B w tym przypadku na 61,8, a więc FT pattern. I z tego też pułapu w dniu wczorajszym po otwarciu rynków kasowych w Stanach Zjednoczonych cena mocno wystrzeliła, jesteśmy już wyraźnie ponad parytetem, no zobaczymy co będzie dalej, także aktualizujemy sobie te scenariusze z uwagi na poziomy, jakie się tutaj na wykresie pojawiły. Jeżeli podeszlibyśmy sobie dosyć szeroko, bo mamy całą falę spadkową, która kształtowana była od drugiego tygodnia sierpnia, musimy sobie zacząć z tym mierzeniem od 1,0370. Do tego dołka tak naprawdę z sesji wtorkowej 1, w zasadzie nie 1, z przyzwyczajenia 0,9900, tak? To są te okolice właśnie tego okrągłego poziomu 0,99 i w takiej też analizie otrzymujemy taki średnioterminowo poziom oporu na wysokości pierwszego mierzenia technicznego, a więc 38,2. Tutaj podkreślam, że tym ważnym elementem i tym bardziej w ostatnim czasie bardzo dobrze się sprawdzającym są formacje świecowe, także samo osiągnięcie poziomu tutaj jeszcze nic nie będzie znaczyło. Potrzebujemy wyraźnej reakcji, czy świecy mniej więcej w podobnej jak teraz nam się buduje, z tym, że oczywiście w rejonie technicznym, tam gdzie mamy wyznaczony opór 1,0080, strefa do obserwacji. OK, idąc dalej, mamy układ na kablu i drugie podejście. Zobaczcie tutaj drugie podejście pod poziom podażowy FS100 1,1850 i to, co wspomniałem wcześniej, tylko tak patrzę, z jakiego interwału należałoby tak naprawdę analizować ten układ i wydaje mi się, że z interwału H1, tak, nie będziemy tutaj wchodzić w jakieś egzotyczne TF-y dwugodzinowy czy trzygodzinowy, H4 będzie trochę za duża, uważam, i H1 powinna być tutaj dosyć obiektywna i tak naprawdę ten drugi test być może będzie można wykorzystać, z tym, że potrzebujemy oczywiście tutaj potwierdzenia, tak? Powiedzmy, że ta z godziny 9 świeca jest w miarę nacechowana podażowo, gdzieś tam rzutuje na możliwość utrzymania poziomu, natomiast na tą chwilę ta z godziny 10 zupełnie tego nie można o niej powiedzieć, więc musimy poczekać sztywno do pełnej godziny 11. Być może wtedy jakieś wnioski będzie można wyciągnąć, czy stricte poziom też rozegrać, tak? Dobra, idziemy sobie dalej. Tutaj nam się trochę te poziomy rozjechały. Mieliśmy pogłębioną falę BC i oczywiście reakcję na 78,6, tak, byliśmy tutaj przygotowani na układ harmoniczny, natomiast teraz to już te spadki są dosyć mocne, więc musimy to zaktualizować zdecydowanie. Jest w pewnym stopniu układ na korekcie, tak, będzie to dosyć szeroki schemat, natomiast możemy sobie go nanieść, żeby był ewentualnie, jeżeli spadki przyspieszą, żebyśmy byli przygotowani na to, bo tutaj dosyć głęboko dosięga 133,83. Tak to będzie wyglądało. No ale oczywiście patrząc na obecne wyceny, no to jest spora jeszcze przestrzeń, około 270 pipsów, więc na tą chwilę gdzieś tam po drodze pewnie jeszcze inne tutaj układy, inne okazje tam się ukształtują. Tak patrząc na dodatkowe potwierdzenia, to 61,8 tutaj mogłoby tutaj wchodzić w grę, dokładnie jeszcze poprawię. Mogłoby wchodzić to 61,8 nam tutaj w grę w ramach takiego klastra mierzeń, czyli 61,8 plus FS100, no ale to jest jeszcze układ na prawdopodobnie, no już nie na ten tydzień, tak, bazując na poziomach, jakie obecnie się pojawiają, natomiast na ten tydzień, jeżeli na ten tydzień mielibyśmy sobie spojrzeć, to zdecydowanie 135
40, tak, te okolice współczynnika 38,2 z wyraźnym potwierdzeniem w postaci biegu nowości w ramach tego tutaj wierzchołka z 1 tygodnia sierpnia, dokładnie tam sesja z 5, z 8, z 8 sierpnia, więc piątku i poniedziałku. I jeszcze spoglądamy sobie na złoto, tu mamy wyjście górą na interwale 4-godzinowym. 61,8 wcześniej wybronione, reakcja się pojawiła. I teraz na tą chwilę, jeżeli mielibyśmy coś takiego bardziej lokalnego na złocie przygotować, swing spadkowy 3,82 wybite, 50 jest po drodze. Spoglądam na 61,8, natomiast nie wygląda ono jakoś super, jeżeli chodzi o ewentualne potwierdzenie. No, gdzieś tam drobną biegunowość możemy dostrzec, ale widzimy, że ten poziom był też w międzyczasie wyraźnie przehandlowywany. Także jeżeli te rejony współczynnika 61,8 osiągnięte zostaną, w takim przypadku bazujemy na formacjach świecowych, z tym, że jak tak patrzę, no mamy około 12, powiedzmy, dolarów do zaksięgowania scenariusza, więc myślę, że też spokojnie może to być układ na tą sesję czwartkową jeszcze, tak? No mamy 1764, 1766, mniej więcej to jest ten poziom docelowy na złocie.